Przemek, chciałem zapytać Ciebie o pewny taki trend wśród vlogerów. To znaczy dwie ścieżki wyboru. Jedni nagrywają spontan, kiedy nagrywają film, materiał, kiedy mają ochotę i powstaje wtedy taki spontaniczny materiał. A mam wrażenie, że z biegiem czasu niektórzy vlogerzy zaczynają robić ramówkę. Codziennie, w każdy wtorek o 15 będzie materiał, w czwartki będzie taki i tego materiał. Jak myślisz, która z tych dróg jest atrakcyjniejsza dla vlogera i dla widza? Tak naprawdę to zależy od człowieka, od tego, w jaki sposób działa. Ja próbowałem na początku robić vlogi takie bardziej tematyczne, określone, na dany temat przygotowane, oskryptowane, chociaż nie do końca, tak po prostu, żeby zostawić sobie jakieś ramy, żeby coś... Ale regularnie? W miarę regularnie. Później z racji braku czasu zacząłem robić coś takiego, co nazywam spontan vlog, czyli taki spontaniczny vlog na przykład z jakiegoś wypadu na miasto z znajomymi, z innymi vlogerami, czy samemu. Wtedy właśnie pokazywałem na przykład... Tak, tak, mistrz drugiego planu. Lecimy. Okej, myślałem, że będzie cięcie, dobra. Na czym skończyłem? Aha. Że pokazywałem różnego rodzaju rzeczy, dzieliłem się swoim zdaniem na temat na przykład filmów, ale to było takie luźne. To nie był taki stricte vlog na jeden temat, tylko to był taki... Można powiedzieć taki vlog otwarty, taki różne przemyślenia. Okej, okay. Ale jako vloger oglądasz też innych tak. Vlogerów i odpowiadasz ci bardziej właśnie, kiedy oni sobie ustalają konkretną godzinę emisji danego programu. To często się dzieje w przypadku show, może mniej w przypadku vlogów. Tak, na przykład lekostronniczy. Tak, tak, matura to bzdura też. Nie krytyk, może mniej regularnie, ale zapowiada zawsze konkretny dzień chyba, kiedy pojawi się kolejny materiał. To jest dobre dla widza albo dla vlogera, żeby wybierał właśnie taką formułę, takiego wiesz, właściwie programu telewizyjnego. Zależy, czy vlog jest bardziej nastawiony na show, czy vlog, czyli takie bardziej osobiste przemyślenia. Tak, coś takiego. Bo wydaje mi się, że może się mylę, że właśnie taka regularność, takie narzucanie sobie pewnego rytmu, to jest z jednej strony ukłon może do widzów, ale z drugiej strony jakieś zabijanie sobie w takiej kreatywności. W sensie, że wpada się nagle w taki kanał, kurczę, jest wtorek, ma być vlog, a ja jeszcze nic nie mam ciekawego do powiedzenia. No właśnie, myślę, że to może właśnie tym skutkować, jeżeli dane... producent kontentu, twórca kontentu zacznie tworzyć tak regularnie ten kontent, to w końcu może mu na przykład zabraknąć pomysł na kolejny odcinek i wtedy myślę, że jakość kontentu na przykład w kolejnym tygodniu może spaść, tak? Bo przymusi się do tworzenia kontentu w tygodniu i wtedy naprawdę... To zależy tak naprawdę cały czas od człowieka, tak? I będzie taki mocny podział właśnie, tacy wiesz, vlogerzy, co robią dla siebie, dla swoich tam grupki fanów, nie przebiją się na pierwsze strony, bo ich tam Agora gdzieś tam zniszczy w dół i taka klasa wyższa, popularni, celebryci, którzy zaraz będą lądować na pudełku, na pudelku. W pudełku. W sumie na jedno wychodzi. Tak, też tak. Myślisz, że taki podział będzie? Ja przynajmniej widzę już trochę taką, wiesz, klasę lepszą, prawdziwych vlogerów i vlogerów, co się sprzedali, nie? Albo... No to tak jak naprawdę to zależy od ludzi i zależy też od pojęcia vlog, no bo vlog to nie show tak naprawdę, może zawiera elementy show. Na przykład vlog, który moim zdaniem zawiera elementy show i takie trochę preskryptowane, chociaż on sam mówi, że tego nie robi, no to jest Cody Williams, czyli Dude Like Hella. To ma trochę takie właśnie elementy show, ale ogólnie jest to vlog, tak? No bo chodzi jednak z kamerą, mówi cały czas do niej, nawiązuje kontakt wzrokowy z widzami i nie jest to skryptowane. Skryptowane może są trochę niektóre wydarzenia, tak? Że wie, że na przykład pójdzie tutaj i nagra to i on wtedy to zapowiada, nie? Że na przykład jutro idziemy, nie wiem, popływać czy cokolwiek. I wtedy widzowie mogą się spodziewać, co będzie w kolejnym vlogu. Czyli jakiś drobny element show tam zawsze występuje, ale... To nie jest taka droga trochę każdego vlogera, że z biegiem czasu każdy vloger najpierw spontany, a potem robi coraz lepsze produkcje, coraz więcej widzów, coraz więcej może zainwestować w sprzęt i tak naprawdę większość vlogerów przeistoczy się powoli w twórców show? Bardzo możliwe. Zarze tak naprawdę. A twoja ścieżka jaka jest? Co będziesz robił za rok? Co będę robił za rok? Nie chcę mówić jakichś szczegółów, bo nie chcę, żeby to nie doszło do skutku, ale coś związanego z podróżami, naprawdę. Okay. Regularne programy, nowy kanał, czy nowe playlisty? Nad kanałem się nie zastanawiałem, może bardziej nad playlistami, ale na pewno coś związane z podróżami, program związany z podróżami.
Okay. Coś mniej więcej kiedyś zrobiłem w Wilnie albo w Pradze, to coś w tym stylu, tylko zrobione trochę lepiej, bo już nabrałem doświadczenia, a myślę, że poznawanie kultur, niezależnie czy jest się vlogerem, czy lubi się podróżować, to można połączyć, prawda? Można pokazać różne ciekawe kultury, innych ludzi, inne kraje i myślę, że od tego jest YouTube, od dzielenia się różnymi doświadczeniami, od pokazywania czegoś, czego nie możemy normalnie na co dzień zobaczyć. Myślisz, że może być twoim zawodem albo wpływy z YouTube'a, z działalności twojej na YouTubie może być częścią twojego budżetu, zarobków, wiąże z tym jakąś swoją przyszłość zawodową, finansową? Studiuję dziennikarstwo, więc mam nadzieję, że mógłbym jakoś to powiązać. Szczególnie, że tak jak powiedziałem, interesuje mnie temat podróży, różnego rodzaju wydarzeń, czy w kraju, czy na świecie. Jeszcze nie próbowałem czegoś takiego zrobić profesjonalnie, były jakieś zalążki takiego show, powiedzmy, informacyjnego, ale nie wychodziło mi to za dobrze. Zbyt bardzo stwierdził się przed kamerą, więc niestety to nie dla mnie. Zbyt dużo wysiłku mi po prostu i czasu zajmuje stworzenie takiego typu programu. Ale jeżeli chodzi o jakieś podróże, o pokazywanie ciekawych wydarzeń, ciekawych miejsc, to myślę, że właśnie w tą stronę pójdzie mój kanał. Okay. Gdyby znalazł się sponsor, który by powiedział: słuchaj Przemek, chcemy cię wysłać na Wyspy Kanaryjskie, nakręć z tego fajny materiał i opowiedz o swojej pasji, sprzedałbyś się, zgodziłbyś się na taki układ? W zależności od tego, co by było w umowie, tak? To powiedzmy sobie szczerze, jeżeli... A czego byś nie zrobił? Na pewno nie przekazywałbym jednego obrazu rzeczywistości. Chciałbym jak najbardziej przedstawić obydwie strony medalu. Czyli pokazać, jakie są plusy, jakie są minusy, na przykład bycia w danym kraju, czy robienia danej rzeczy, którą by ten sponsor zlecił. I okay. Właśnie chciałbym pokazać po prostu prawdę, jak jest naprawdę. Nie chciałbym ze względu na jakieś kontrakty tutaj coś... Dobra, jasne. A jak oceniasz dzisiejszą imprezę? Jesteśmy w siedzibie w Google, YouTube zaprosiło nas na warsztaty. Jak ci się podobało? Nikt nie słucha w ogóle, więc możemy mówić prawdę. Później mnie jeszcze zbanują na YouTubie, więc wiesz, tutaj jest ten problem, że na przykład zaraz dostanę jakieś ostrzeżenie od Google czy cokolwiek, nie. Ale tak naprawdę, naprawdę cały czas to nadużywam. Nie wiem dlaczego, może jakiś stres. Było dobrze, nie było źle. Trochę akcent pani prowadzącej był, no ale dobra, nie czepiajmy się, to takie szczegóły. Jeżeli chodzi o to wszystko, co było pokazane, to było to ciekawie zaprezentowane. Mogliśmy zadać pytania, usłyszeć na nie odpowiedzi. No duży Google zaprosił twórców. Może tutaj w ogóle przyniosę, pokażę, nie wiem. Dawaj. Bo dwie minuty mamy. Gdzie to jest? Może masz przy sobie? Nie wiem, czego szukasz. Siatkę. Dobra, jest coś. A, że gifty jakieś były? Tak, były gifty, chociaż nie jakieś specjalne. Liczyłem na to, że będzie jakiś sklep, gdzie będzie można kupić jakieś tam gadżety. No to mamy Notes, mamy Smycz YouTube i mamy długopis. Jeżeli ktoś przyjeżdżał z daleka i wydał 100 zł na bilety, na przykład jak mój kolega dzień temu, bo to była dwudniowa impreza i nas podzielili, no to niestety nie wiem, czy też opłacało za taką cenę. No ale przynajmniej można było poznać fajnych ludzi. Uścisnąć im dłoń, zobaczyć ich na żywo. Czego się tam dowiedzieć o YouTubie, więc myślę, że całkiem pozytywnie. Żadnej kamery nie ma, nic? Nie ma żadnej kamery, jest tylko i wyłącznie tak Notes, smyczka i długopis, ale zawsze coś. Widzicie, vlogerzy potrzebują sponsorów. Dobra, dzięki serdecznie za rozmowę, do zobaczenia na YouTubie. Też dziękuję serdecznie za rozmowę. Tymczasem.